Znajdujemy się w Zalesiu na pierwszym barbórkowym turnieju tenisa stołowego. Ilu zawodników, skąd, kto organizuje ten turniej? Tak, witam serdecznie. Pierwszy turniej tenisa stołowego dlatego, że nie ma barbórkowego turnieju piłki siatkowej ze względu na ten COVID nasz niedobry. Zawsze to robiliśmy w szkole, no ze względu na dzieci, szkołeśmy tu przynieśli się. Organizatorem jest LZS Biała Podlaska, czyli główny zarząd, oraz ULPK Zalesie, który jestem jego prezesem. Zrobiliśmy to dla 5 grup wiekowych. Dzieci do lat 8, czyli do 6 klasy, do 8, open, panie też oczywiście jak najbardziej, oraz masterzy, czyli panowie po 50. Każdy z 3 uczestników otrzyma medal oraz puchar najlepszy dla danej grupy wiekowej. Ale przede wszystkim zrobiliśmy jeszcze dla nich kiełbaskę ciepłą, bo jest zimno na dworze, herbatkę, czyli to po prostu mamy dzięki sponsorom, czyli Starostwo Powiatowe oraz gmina nasza Zalesie na czele z panem wójtem Janem Sikorą. A my tylko takie chłopaki od roboty jesteśmy. Ilu zawodników się zgłosiło? Chyba wielu, bo tak. Zawodników zgłosiło się około 40 w tych grupach, prawda? Mam nadzieję, że kiełbaski wystarczy. Jak na taką porę i na późną godzinę jest dosyć dużo, jest bardzo fajnie. Myślę, że to się przyjmie. Może wyprzemy tenisem piłkę siatkową. Albo zorganizujecie za rok, dwa. Albo za rok, dwa, ten i ten, tak? Zobaczymy od finansów.